Witajcie, ciekawcy. Czy jest coś bardziej stosownego w Święcie Zakochanych od prawdziwej historii ukazującej piękno wielkiej i trwałej miłości? W tym temacie warto poświęcić czas charyzmatycznemu poprzednikowi Donalda Trumpa i Joe Bidena. Barack Obama przez 8 lat pełnił rządy 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale spokojnie, nie zamierzamy mówić o polityce, tylko o jego niesamowitej historii miłosnej. Czy wiecie, że on i Michelle będą niedługo świętować 30. rocznicę ślubu? Jak myślicie, czy ta para jest doskonałym przykładem powiedzenia: za każdym wielkim mężczyzną kryje się wspaniała kobieta? Gdzie i jak zaczęła się ich życiowa przygoda? Naprawdę warto posłuchać, więc zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się o tym, jak ta para afroamerykańskich prawników została jednym z najbardziej znanych małżeństw na świecie. Ale wcześniej nie zapomnijcie o subie naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zachęcamy Was także do śledzenia naszego Facebooka i Instagrama, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z najgorętszymi plotkami o celebrytach. Tak, wiemy. Obecnie dla większości ludzi na ziemi słuchanie o byłym prezydencie USA Baracku Obamie i byłej pierwszej damie Michelle Obamie nie jest już gorącym tematem. Ale jak już zaznaczyliśmy, nie chodzi o ich zawodową kwestię, a przykład miłości. Takiej, o której można pisać książki. I podczas gdy oni sprawiają wrażenie, że bycie w trwałym małżeństwie blisko 3 dekady wydaje się proste, wiele osób zainteresowanych jest tym, jak dokładnie zbudowali związek bez praktycznie żadnej skazy. Barack i Michelle Obama spędzili wspólnie 8 lat w Białym Domu i choć zostanie głową państwa oraz pierwszą damą wiąże się z ogromnym stresem i życiem w nieustannym biegu, im nic nie zdołało zburzyć relacji. Stali się wzorem tego, jak powinien wyglądać szczęśliwy, pełen miłości związek. Ale ich wspólna historia sięga o wiele lat wstecz, do czasów, gdy byli zwykłymi, anonimowymi ludźmi. Musimy się cofnąć do 1989 roku, kiedy 25-letnia wówczas Michelle Robinson została tymczasowo zatrudniona w kancelarii prawnej Sydney Austin LLP z siedzibą w Chicago i przydzielona na okres 3 miesięcy jako doradczyni 28-letniego w tamtym czasie Baracka. Zaczęła z nim pracować, wspierając jego działalność społeczną. Początkowo nie zgadzała się na bardziej prywatną znajomość, ale zauroczony Obama już w pierwszym miesiącu znajomości zaprosił ją na randkę i ubiegał się o jej względy. Ona jednak odmawiała. Jednak rzec można, że Kupidyn miał już na nich oko. Ostatecznie Michelle zgodziła się na spotkanie poza pracą, a Barack starannie je zaplanował. Plan randki obejmował lody, długi spacer i film. Właśnie tym ją do siebie przekonał. Było dość skromnie, luźno i spokojnie, bez chęci zrobienia na siłę wrażenia. Cóż, czyżby to było to? Proste randki kluczem do sukcesu? Jak uważacie? Zgodnie z ich własnymi słowami od razu przypadli sobie do gustu i pod koniec nocy już wiedzieli, że są w sobie zakochani. W wywiadzie dla The Telegraph była pierwsza dama, wspominając pierwszą randkę, wyznała, że Barack był nowoczesny, kulturalny i wrażliwy. Następnie 2 lata później, 31 lipca 1991 roku, doszło do zaręczyn. Wyszli na kolację rzekomo z okazji zdania przez Obamę egzaminu adwokackiego, ale on miał inny ukryty motyw. Mówiąc o tym wydarzeniu, Michelle powiedziała, że gdy kelner przyszedł z tacą deserową, na której był pierścionek, była całkowicie zszokowana. Ale nie musimy Wam mówić, jaka była jej odpowiedź na pytanie Baracka, czy zostanie jego żoną, prawda? Rok później, 3 października 1992 roku, powiedzieli sobie sakramentalne tak. Michelle wspomniała, że dopiero później zauważyła, że przysięga jej męża była wstępem do tego, co miało nadejść. Mówił jej wówczas, że nie obiecuje bogactwa, a jedynie ciekawe i pełne wyzwań życie. Cóż, najwyraźniej spełnił tę obietnicę. Michelle zdradziła również, że Barack w dniu ślubu obudził się z potwornym przeziębieniem, ale jakimś cudem zanim spotkali się przy ołtarzu, jego dolegliwości zniknęły i przez większość czasu cieszyli się sobą, tańcząc na parkiecie. 29 lat później nadal dobrze się bawią i pracują nad swoim związkiem, bo nie jest to coś, co buduje się z dnia na dzień. 4 lipca 1988 roku para powitała na świecie swoją pierwszą córkę, Malię Ann Obamę. Dziewczyna urodziła się w święto państwowe celebrujące niepodległość Stanów Zjednoczonych. Czy te patriotyczne urodziny były znakiem tego, co miało nadejść? 3 lata później państwo Obama zostali rodzicami po raz drugi, gdy 10 lipca 2001 roku do ich rodziny dołączyła Natasza, znana dziś bardziej jako Sasha. W rozmowie z magazynem Essence Barack powiedział, cytujemy: wspaniałą rzeczą jest to, że dziewczynki mają znakomity wzór do naśladowania w postaci swojej mamy. Przez całe życie widziały, jak Michelle i ja współdziałamy. To nie tylko miłość, ale też zrozumienie i szacunek, jaki okazuję ich mamie. Myślę więc, że mają dość wysokie oczekiwania co do tego, jak powinny wyglądać relacje, co daje mi pewność i pewien spokój co do ich przyszłości. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o córkach państwa Obama i sprawdzić, jak wygląda ich życie teraz, gdy są dorosłe, polecamy Wam nasz odcinek, do którego karta wyświetla
się Wam na ekranie. Gdy dziewczynki były małe, po tym jak ich ojciec przez kilka lat był senatorem stanowym, w 2004 roku został senatorem USA w Illinois, a to dodało mu rozgłosu i postawiło ich rodzinę na krajowym świeczniku. Michelle była ważną postacią w kampanii wyborczej swego męża, ale miała własną imponującą rolę jako wiceprezes do spraw społeczności i spraw zewnętrznych w szpitalu University of Chicago. Jak więc widać, już wtedy była zaangażowana w wiele różnych projektów i przedsięwzięć na długo, zanim została pierwszą damą. Ich kariery ciągle się rozwijały, a wielka decyzja, która odmieniła ich życie, zapadła 10 lutego 2007 roku. To wtedy Barack ogłosił, że ubiega się o urząd prezydenta. Nagle on, jego żona i dziewczynki znaleźli się na szlaku kampanii, którą obserwowali już nie tylko mieszkańcy USA, ale także ludzie z różnych zakątków świata. Michelle wspierała Obamę przez cały czas, ale zdradziła, że była pewna, że jej mąż nie zostanie wybrany. Spodziewalibyście się tego? Dlaczego tak myślała? Widziała, z jak wielką pasją mówił o naprawianiu podziału w swoim kraju, odwołując się do wyższych ideałów, które, jak sądził, posiadała większość ludzi. Ale doświadczenia jej własnej rodziny sprawiły, że nie wierzyła we własne nadzieje. W końcu Barack był przecież czarnym mężczyzną w Ameryce, więc na wiele nie liczyła. Jeszcze w czasie kampanii w wywiadzie dla ABC News powiedziała, że nie sądzi, aby mógł wygrać. Dodała również, że jej dziadkowie żyli w czasach segregacji, a jej pradziadek był niewolnikiem. Zaznaczyła przy tym, że w jej rodzinie jest mnóstwo żywych i prawdziwych wspomnień, przez pryzmat, które ciężko jest uwierzyć jej, że ciemnoskóry mężczyzna dojdzie do władzy. Wyznała wtedy też, że dziadkowie uważali, że kraj nie jest gotowy na taki krok, a jej postawa była odzwierciedleniem ich sceptycyzmu. Jednak życie może nas zaskakiwać i zaskoczyło Michelle. Najpierw 3 czerwca 2008 roku Barack Obama został kandydatem demokratów na prezydenta, pokonując Hillary Clinton. A następnie 4 listopada tego samego roku miał miejsce historyczny moment. Został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych jako pierwszy czarnoskóry mężczyzna. Cała rodzina wystąpiła przed licznie zgromadzonym tłumem w Chicago, a nowo wybrany prezydent oświadczył, cytujemy: "Nie stałbym tu dziś wieczorem bez ogromnego wsparcia mojego najlepszego przyjaciela, skały naszej rodziny, miłości mojego życia, następnej pierwszej damy narodu, Michelle Obamy". Podczas balu inauguracyjnego Obama sprawił, że cały kraj zachwycił się małżeńską relacją. Uwagę milionów zwrócił zwłaszcza ich pierwszy taniec do utworu At Last, który wykonała Beyoncé. A na jednym z innych wydarzeń przed ważnym wystąpieniem Barack najpierw w stronę tłumu powiedział, cytujemy: "Przede wszystkim popatrzcie, jaka piękna jest moja żona". W 2012 roku został ponownie wybrany na prezydenta, a Michelle została orędowniczką zdrowego odżywiania. Para była wtedy powszechnie znana, a pani Obama dała się poznać z wielu innych inicjatyw. W wywiadzie dla Oprah Winfrey Barack kilka lat temu wyznał, cytujemy: "Bez Michelle nie mógłbym zrobić niczego, co dotychczas mi się udało. Bez niej by mnie tu nie było. Nie jest tylko wspaniałą pierwszą damą, jest po prostu moją opoką". Państwo Obama nigdy nie bali się okazywać sobie wzajemnie uczuć, nawet publicznie. Jak na przykład wtedy, gdy zostali przyłapani na meczu koszykówki w kadrze Kiss Cam. Michelle powiedziała, że chociaż przez te wszystkie lata Barack był najpierw senatorem, później kandydatem na prezydenta, aż w końcu samym prezydentem, dla niej nadal był tym zwyczajnym, pełnym uroku facetem przyjeżdżającym zardzewiałym samochodem. Podczas przemówienia na Narodowej Konwencji Demokratów powiedziała również, że jej mąż był, cytujemy, facetem, którego największą dumą był stolik do kawy, któremu dało nowe życie po tym, jak znalazł go na śmietniku i którego jedyna para porządnych butów była o pół rozmiaru za mała. W 2016 roku, pod koniec 8 lat spędzonych jako prezydencka rodzina, wydawali się chętni do powrotu do dawnego życia. Donald Trump został wybrany na prezydenta, po czym 20 stycznia 2017 roku został zaprzysiężony, a rodzina Obamów opuściła Biały Dom na zawsze. O życiu poza siedzibą głowy państwa Michelle w tamtym czasie rozmawiała z Oprah Winfrey. Wyznała, że chce móc otworzyć drzwi do swojego domu bez konieczności omawiania tego z kimkolwiek. Chce mieć możliwość wyjść i po prostu się przejść. Ze swojej strony Obama nie zawahał się powiedzieć Jimmy'emu Kimmelowi, że wszystkie kobiety w jego życiu miały nadzieję na prowadzenie bardziej normalnego życia. Już w 2017 roku, po odejściu z prezydenckiego stanowiska, cała rodzina zrobiła sobie zasłużoną przerwę. Odbyli podróż na Hawaje, do Włoch, a nawet na Necker Island, na brytyjskich Wyspach Dziewiczych. W tym samym roku obchodzili 25-lecie solidnego i szczęśliwego małżeństwa. Michelle napisała wtedy na Twitterze, cytujemy: "Szczęśliwego 25-lecia Barack Obama. Ćwierć wieku później nadal jesteś moim najlepszym przyjacielem i najbardziej niezwykłym człowiekiem, jakiego znam. Kocham Cię". Ostatnie lata w ich przypadku to nadal pasujące do bajkowego stwierdzenia "żyli długo i szczęśliwie". Barack i Michelle dzielą się czasem swoimi wspólnymi chwilami z fanami w mediach społecznościowych. 2020 przyniósł premierę filmu dokumentalnego Netflixa Becoming – Moja historia, który skupiał się na byłej pierwszej damie. Nawiasem mówiąc, na tej samej platformie jest inny dokument o Baracku, zatytułowany The Final Year. Michelle ma też inne przedsięwzięcie – The Michelle Obama Podcast, którego pierwszym gościem był nikt inny jak oczywiście jej mąż i były prezydent USA. Michelle wyznała, że było wiele powodów, które sprawiły, że się w nim zakochała, a jednym z nich było to, że kierował się w życiu takimi zasadami jak ona.
No i powiedzcie nam, znaliście historię miłości Michelle i Baracka Obamy? Jak myślicie, czy ich sekretem w zbudowaniu tak solidnego małżeństwa jest to, że mają te same wartości? Dajcie znać, bo czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, bo nowe filmy publikujemy dla Was każdego dnia. A jeśli podobał się Wam ten odcinek, będzie nam miło, gdy polecicie go znajomym. Do usłyszenia, cześć!